Ostatnio w social mediach widać coraz więcej zabaw z generowaniem rzeczy przy pomocy sztucznej inteligencji. Influencerzy generują sobie anime awatary na TikToku, zgadują za jej pomocą gry. Ludzki mózg nie jest przystosowany do odbioru takich obrazów. Czy też proszą ją o wymyślenie dowcipów o szachistach. Szachista wchodzi do baru i mówi do barmana: o, poproszę piwo, ale niech mi pan da takie, żebym mógł z nim zagrać w szachy. Z jakiegoś powodu to ostatnio zachęciło mnie do pobawienia się z tym konkretnym botem i podczas pytania się bota o najróżniejsze pierdoły wpadłem na pomysł poproszenia go o wymyślenie zupełnie nowego Pokemona. O dziwo, AI bardzo dobrze radzi sobie z wymyślaniem zupełnie nowych stworków, dlatego wpadłem na pomysł stworzenia materiału o Pokemonach w 100% wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Ja jestem Kataku i zapraszam na materiał. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki oraz komentarza, jaki masz jeszcze ciekawy pomysł na wykorzystanie AI w przypadku Pokemonów. A teraz zaczynajmy. Najpierw chciałbym podzielić się z Wami całym procesem, który stał za każdym Pokemonem, abyście mogli sami również spróbować coś takiego powtórzyć. Ponieważ sam bot wymyślający opis, poproszony o wymyślenie Pokemona, wypluwał z siebie zazwyczaj jakiegoś normalnego lub fairy Pikachu, musiałem sam zasugerować mu typy nowych stworków. W tym celu najpierw użyłem generatora liczb i w zależności od tego, czy wylosował on jedynkę czy dwójkę, Pokemon otrzymywał pojedynczy lub podwójny typ. Następnie użyłem czegoś w podobie koła fortuny z typami Pokemonów, by móc przejść do punktu trzeciego, czyli prostej prośby do bota o stworzenie Pokemona o takim i takim typie. Po wygenerowaniu opisu zostało już tylko na innej stronie wpisać opis jego wyglądu, a komputer sam generował parę przykładowych wyglądów. Pierwszym z nich jest Bagigli o typie robaczym. Bagigli to mały, okrągły Pokemon z żółtym ciałem. Ma 6 nóg, z których każda kończy się dwoma ostrymi, żółtymi pazurami. Na jego połączonej z ciałem, okrągłej głowie znajduje się para dużych, niebieskich oczu, a także wyrostek przypominający grzebień, który w rzeczywistości pełnił u niego funkcję dużej czułki. Nad oczami posiada parę dużych, przypominających uszy skrzydeł, które pozwalają mu latać na krótkich dystansach. Bagigli to ciekawski i energiczny Pokemon, który jest zawsze w ruchu. Często można go spotkać czołgającego się w poszukiwaniu pożywienia lub eksplorującego otoczenie. Pomimo niewielkich rozmiarów, Bagigli jest dość wytrzymały i może wytrzymać wiele uszkodzeń dzięki twardemu pancerzykowi. Nie jestem nim jakiś zachwycony, ale myślę, że jako pierwszodrogowy robak sprawdziłby się całkiem nieźle. Choć przez ten żółty kolor trochę wygląda na Pokemona elektrycznego, a mamy już kilka robaków elektrycznych w Pokemonach, jednak sądzę, że nie jest on zły. Następny to stalowo-trawiasty Pokemon o dość mało oryginalnej nazwie, czyli Steelgrass. Steelgrass jest wysokim, smukłym Pokemonem z metalowym, srebrnym ciałem. Jego głowa przypomina głowę kolibra, z której wyrastają cienkie, zielone liście. Ma na niej duże, czerwone oczy oraz mały, ostry dziób. Steelgrass ma 4 długie, cienkie nogi zakończone pojedynczymi, ostrymi, metalowymi pazurami i cienki ogon zakończony 4 źdźbłami trawy. Pokemon ten to twarde i odporne stworzenie, które jest w stanie wytrzymać wiele obrażeń dzięki twardemu, metalowemu ciału. Jest również dość zwinny i może szybko poruszać się po trawiastych obszarach dzięki cienkim, długim nogom. Pomimo swojego zastraszającego wyglądu, Steelgrass jest w rzeczywistości dość spokojny i atakuje tylko w samoobronie. Szczerze mówiąc, giga podoba mi się ten koncept. Nie dosyć, że wykorzystuje on design głowy kolibra, którego jeszcze w Pokemonach nie mamy, to jeszcze posiada bardzo fajne połączenie typów oraz no wygląda po prostu kozacko. Przy kolejnym Pokemonie już myślałem, że sztuczna inteligencja wygenerowała mi tutaj nową ewolucję, ponieważ jego nazwa to Venomeon. Ale niestety z Eevee nie ma on nic wspólnego. Dodatkowo jest to typ trujący, czyli jedna z ciekawszych opcji na ewolucję, no ale cóż, nie tym razem, ponieważ... Venomeon to mały, wężowaty Pokemon o długim, smukłym, zielonym ciele. Ma trójkątną głowę z małymi oczami i parą długich, ostrych kłów oraz sporych uszu. Jego ciało pokryte jest małymi, jadowitymi łuskami, a para cienkich, zielonych skrzydeł pozwala mu latać na krótkie odległości. Venomeon to cichy i podstępny Pokemon, który wyspecjalizowany jest w ukrywaniu się i zasadzaniu na swoją ofiarę. Ma jadowite ugryzienie, które może sparaliżować, a nawet zatruć przeciwników i jest w stanie wydzielać toksyczną substancję ze swoich łusek, która może osłabić wrogów. Pomimo swoich niebezpiecznych zdolności, Venomeon jest w rzeczywistości dość nieśmiały i atakuje tylko wtedy, gdy czuje się zagrożony. Okej, mamy już sporo Pokemonów węży, ale węża z łuskami wydzielającymi trucizny chyba jeszcze nie było. Jak dla mnie jest to bardzo fajny koncept. Dodatkowo te długie uszy wyglądają całkiem interesująco, no bo raczej gdy myślimy o wężach, to nie wyobrażamy ich sobie z uszami.
Następny jest Pokémon mojego ulubionego typu, czyli duch, i sztuczna inteligencja nadała mu imię Spectra. Spectra to wysoki Pokémon upiór z przeźroczystym niebieskim ciałem. Ma humanoidalne, postrzępione ciało z powiewającymi włosami przypominającymi postrzępione ubrania. Na głowie posiada parę pustych czarnych oczu oraz uśmiechnięte, zasłonięte włosami usta. Jego ciało jest bezcielesne, co pozwala mu unosić się i przechodzić przez ciała stałe. Spectra ma długie, cienkie ramiona i palce, które kończą się ostrymi, upiornymi pazurami. Jest to tajemniczy i enigmatyczny Pokémon, którego często można zobaczyć unoszącego się w pobliżu opuszczonych budynków lub cmentarzy. Jest w stanie komunikować się z duchami zmarłych i mówi się, że ma dużą wiedzę na temat życia po śmierci. Pomimo swojego upiornego wyglądu, Spectra nie jest złowrogi i atakuje tylko wtedy, gdy zostanie sprowokowany. Sam koncept ducha z ciałem przypominającym postrzępione ubrania bardzo mi się podoba. Jednak jego wygląd wydaje mi się, jakby to powiedzieć, zbyt klasyczny. Chodzi mi o to, że wygląda on po prostu jak zwykły, niewyróżniający się niczym duch. Za to motyw połączenia go mocno z życiem po śmierci jest dla mnie niesamowicie ciekawy. Swoją drogą, AI chyba nie lubi tworzyć agresywnych Pokémonów, bo na razie wszystkie miały na końcu dopisek, że może i wygląda strasznie, ale jak go nie sprowokujesz, to cię nie zaatakuje. Następnym Pokémonem jest jedno z dziwniejszych połączeń, jeżeli chodzi o typy, które mógłbym sobie wymyśleć, bo jest to ziemno-wróżkowy stworek o nazwie Erfie. Erfie to mały humanoidalny Pokémon z ciałem w większości pokrytym brązowym futrem. Ma okrągłą głowę z dużymi niebieskimi oczami i dwiema parami sporych, zaokrąglonych uszu przypominających motyle skrzydła, które pozwalają mu na latanie. Jego klatka piersiowa pokryta jest miękkim, puszystym futerkiem. Erfie ma małe, przesadziste nogi i długie, krępe ramiona zakończone delikatnymi dłońmi. Jest to spokojny i łagodny Pokémon, który kocha przyrodę i przebywanie na zewnątrz. Często można go znaleźć bawiącego się na polach i lasach. Ma szczególny związek z ziemią i światem podziemnym. Pomimo swojego delikatnego wyglądu, Erfie jest dość wytrzymały i jest w stanie wytrzymać trudne warunki dzięki połączeniu z ziemią. Trochę nie pasują mi tutaj jego motyle uszoskrzydła oraz może trochę zbyt zwierzęcy design, jednak ze względu na samo połączenie typów jest to bardzo ciekawa propozycja. Następny Pokémon osobiście kojarzy mi się trochę z fuzją Skeledridge'a i Crocodile'a, ale może to tylko mi, sami ocencie. Przed wami Sandstalker o typie ziemnym. Sandstalker to duży, gadzi Pokémon z ciałem koloru pomarańczowego. Ma długą, smukłą szyję, z której wyrasta trójkątna głowa z małymi, czarnymi oczami i parą ostrych, białych kłów. Jego ciało jest pokryte twardymi, skalistymi łuskami. Ma cztery długie, potężne nogi, które kończą się ostrymi, szponiastymi stopami. Sandstalker to dziki i agresywny Pokémon, który jest dobrze przystosowany do życia na pustyni. Jest utalentowanym myśliwym i jest w stanie wyśledzić swoją ofiarę przez piasek za pomocą swoich wyostrzonych zmysłów. Sandstalker jest również w stanie zakopać się pod ziemią, szybko wyskoczyć z niej i zaatakować, gdy ofiara zbliży się wystarczająco blisko. Ogólnie, gdyby nie to, że jak już wcześniej wspomniałem, trochę za bardzo kojarzy mi się on z krokodylami obecnymi już w grach, byłby to chyba mój ulubiony Pokémon z przedstawionych wam dzisiaj kandydatów. Dodatkowo AI nie poradziło sobie za dobrze z wygenerowaniem jego oczu i kłów, ale to już szczegół. Chociaż przynajmniej w końcu sztuczna inteligencja postanowiła wygenerować nam faktycznie agresywnego Pokémona, a nie napisać, że mimo że jest wielkim krwiożerczym jaszczurem, to tak naprawdę jest słodki i milusi. Słodki i milusi natomiast na pewno jest nasz następny Pokémon, czyli Normie, typu, tak jak sama nazwa wskazuje, normalnego. Normie to mały, puszysty Pokémon o okrągłym, puszystym ciele, które głównie jest koloru białego. Ma okrągłą głowę z dużymi, okrągłymi oczami i parą małych, białych uszu. Jego ciało jest pokryte miękkim, puszystym futrem. Ma parę małych, krótkich nóg i długi, puszysty ogon. Normie to przyjazny i zabawny Pokémon, który uwielbia biegać i bawić się. Często można go spotkać, jak bawi się na polach i łąkach z innymi Pokémonami, bardzo lubi też ganiać za motylami. Pomimo swojego uroczego i puszystego wyglądu, Normie jest w rzeczywistości dość twardy i może wytrzymać wiele ciężkich warunków. No i kolejny trend u AI. Jak Pokémon jest słodki i mały, to nie, on tak tylko słodko wygląda, a w rzeczywistości jest bardzo wytrzymały i w ogóle solo poskładam Mewtwo, Rayquaza i Kyurema na raz. A tak zupełnie serio, to raczej wolę Pokémony o nieco groźniejszym wyglądzie, ale Normie wygląda naprawdę bardzo fajnie i przyjaźnie. Tak idealnie, że można by zrobić z niego pluszaka, na którym następnie Nintendo zarobi miliony. Ostatnim Pokiem, którego przygotowałem dla was na dziś, jest trująco walczący Venomix. Venomix to muskularny, humanoidalny Pokémon przypominający zielonego gada. Ma okrągłą głowę ze szczęką wypełnionymi mocnymi, białymi zębami.
Jego ciało jest pokryte twardą, łuskowatą skórą, z której na plecach wyrastają ostre kolce oraz para długich, potężnych ramion, które kończą się ostrymi, szponiastymi dłońmi. Venomix ma długi, gruby ogon zakończony jadowitym żądłem. Jest to zaciekły i agresywny Pokémon o niesamowitych umiejętnościach zarówno w walce fizycznej, jak i atakach opartych na truciźnie. Często trenuje i doskonali swoje umiejętności bojowe w dziczy i nie boi się użyć jadowitego żądła, by pokonać swoich przeciwników. Pomimo swojego twardego i zastraszającego wyglądu, Venomix w rzeczywistości jest dość inteligentny i jest w stanie opracować strategię i zaplanować swoje ataki. Szczerze, super jest ten Pokémon. Na początku myślałem, że będzie to jakiś klon Machampa, jednak po przeczytaniu jego opisu i wygenerowaniu jego wyglądu, stwierdzam, że bardzo chciałbym zobaczyć Pokémona tego typu w kolejnej grze. Super jest również to, że pomimo całej swojej muskulatury, jest on inteligentny i opiera swoje ataki na strategii, a nie tylko na brutalnej sile. Podsumowując, byłem naprawdę zaskoczony, jak fajnie bot poradził sobie z kreatywnym tworzeniem nowych Pokémonów pod względem ich wyglądu czy też opisu zachowań. Gorzej było już trochę w przypadku tworzenia ich grafik, bo tutaj musiałem się faktycznie trochę napocić, żeby wyglądały one tak, abym mógł je wam tutaj pokazać. Ale ogólnie to udało mi się stworzyć kilka naprawdę fajnych stworków, które bez problemu mogłyby pojawić się w kolejnej grze Pokémon. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki oraz komentarza, który z nich podobał wam się najbardziej. Wpadajcie również na mojego Discorda, grupę na Facebooku oraz TikToka, a ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!